Legii 12. I'm Ryan Vaughn, producer on The Sims. Jestem Ryan Vaughn, producent gry The Sims 4. Chcę wam pokazać działanie aplikacji Stwórz Sima. Całkowicie przerobiliśmy naszą technologię, aby aplikacja Stwórz Sima była łatwiejsza, bardziej intuicyjna i wydajniejsza. Zamierzam stworzyć Belle i Mortimera Ćwirów, moich ulubionych Simów. W historii The Sims widzieliśmy ich młodszych i starszych. Zobaczmy, jak wyglądają w The Sims 4. Na tym panelu szybko wybiorę twarz Belli, a potem stworzę jej sylwetkę. Bella jest aktywna, wysportowana, ale zawsze miała kobiece kształty. Po prostu ciągnę tam i z powrotem, nadając Belli kształt. W The Sims 3 mogłem stworzyć wiele różnych simów, ale chcąc stworzyć wymarzonego sima, musiałem przebijać się przez wiele opcji. W The Sims 4 tworzenie simów jest szybsze i łatwiejsze dzięki bezpośredniej manipulacji. Aplikacja Stwórz Sima jest wydajniejsza. Dzięki niej mogę tworzyć simów od stóp do głów. Jest więcej elementów, którymi można się bawić. Dobra, wróćmy do Belli. Dzięki różnorodności cech twarzy mogę tworzyć simów, którzy pochodzą z różnych zakątków świata. Bella wygląda dobrze. Mortimera, jej męża, mogę stworzyć kilkoma kliknięciami. Ale wolę bardziej się zagłębić. W trybie szczegółowym części twarzy są podświetlone, dzięki czemu dokładnie wiem, co poprawiam. Mogę dopracować wygląd moich simów. Przy takim poziomie kontroli wydobywam ich osobowość. Mortimer jest nieco starszy. Potrzebuje paru zmarszczek. A Bella wielkiego uśmiechu. A teraz pobawmy się ich stylem. Mogę wybrać fryzurę Belli. Zaplanować strój simów. Dodaję akcesoria. Makijaż. A nawet tatuaże. Wybacz, Mort, dziary nie są dla ciebie. Wprowadziliśmy też gotowe style, wśród których mogę szybko znaleźć wspaniały strój. Panie i panowie, poznajcie Mortimera i Belle Ćwirów w stylu The Sims 4. Prawdziwa magia aplikacji Stwórz Sima to możliwość tworzenia simów takich jak moi przyjaciele i ludzie, których znam w prawdziwym życiu. Okej, to moje zdjęcie, a to jest sim, nad którym pracuję. Co sądzicie? Tak szczegółowe tworzenie simów jest możliwe w The Sims 4. Spójrzcie na kilka innych osób ze studia. Ah, wspaniale wyglądająca ekipa. W The Sims 4 aplikacja Stwórz Sima to coś więcej niż tylko wygląd moich simów. To tutaj decyduje, jak moi simowie mówią, poruszają się i zachowują. Mogę wybrać, jak chodzą. Spójrzcie, jak się ruszają. Wybieram im głosy. Czas nadać moim simom cechy osobowości. Mortimer jest geniuszem, jest kreatywny i trochę z niego mul książkowy. Dam Mortimerowi aspirację. Chcę, by był simem renesansu. Dzięki temu będzie szybciej się uczył i rozwijał umiejętności. Bella jest romantyczką, jest towarzyska i aktywna. Jej aspiracja? Być przyjaciółką świata. To odblokowuje cechę towarzyską. Szybciej będzie nawiązywała przyjaźnie. Dzięki aplikacji Stwórz Sima zaprojektowałem dokładnie takich simów, jakimi chcę grać. Wyglądają świetnie, są wyjątkowi i mają prawdziwe osobowości. Zamierzam wprowadzić do gry mojego sima wraz z grupą przyjaciół ze studia. Zbuduję dla nich dom. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Ćwirowie są już na miejscu, by przywitać ekipę. A Bella już się zaprzyjaźnia z nowo poznanymi simami. Nie możemy się doczekać, by pokazać wam dom Belli i Mortimera, gdzie zaprezentujemy nasze nowe narzędzia budowania. Dzięki za uwagę! The Sims 4.